Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w siódmą niedzielę wielkanocną, niedzielę w niebo wstąpienia Pańskiego. Ksiądz Józef Maciąg. Szczęść Boże. Ksiądz Maciej Warowny. Szczęść Boże. Ksiądz Robert Muszyński. Słuchamy dzisiaj zakończenia Ewangelii Świętego Mateusza, 28 rozdział, werset od 16 do 20. Posłuchajmy. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Znowu wracamy do Galilei. Jakoś da się to wytłumaczyć, dlaczego? Oczywiście, Galilea to jest nasza codzienność, w której spotykamy Jezusa, w której Jezus zmartwychwstały nas spotyka, nas szuka wręcz, zbiera razem. Czyli nie w Jerozolimie, nie w Judei. Błogosławi, tylko... uwalnia od tych wątpliwości, posyła. Galilea pogan. To też dlatego? Galilea to miejsce spotkania, które Jezus wyznacza swoim uczniom. To nie jest tylko miejsce symboliczne, ale to jest miejsce, które Jezus wybiera. On chce być w naszej codzienności. Czy tam wybrał uczniów i teraz ich znowu wybiera do nowej misji? Albo tej samej, tylko... Od nowa jakby znajdujemy się w sytuacji, kiedy ta misja 3 lata z Jezusem i teraz po tym doświadczeniu uczniowie muszą wejść w zupełnie nową rzeczywistość. Ale to nie jest, nie są oderwani od rzeczywistości historycznej swojego życia, miejsca, geografii. Czy to może być góra błogosławieństw? Myślę, że nie. Jest to góra pisana wielką literą w językach, które mają rodzajniki. Mielibyśmy tutaj rodzajnik określony. Góra jako miejsce spotkania z Bogiem. Pośrodku naszej codzienności, pośrodku pogańskiego życia, które jest wokół, miejsce spotkania z Jezusem zmartwychwstałym i miejsce misji. Bóg się objawia, Stary Testament. Oczywiście jest tutaj ścisłe nawiązanie do góry błogosławieństw na początku Ewangelii. Masz rację. Jako zwieńczenie misji Jezusa na ziemi i początek inauguracja misji Jego uczniów. Kiedy usłyszymy na koniec, że uczcie je zachowywać wszystko, co wam powiedziałem, to właściwie wszystko, co powiedział Jezus, jest na górze błogosławieństw. Można by tak odczytywać. Jest też pewien gest, że uczniowie oddali mu pokłon. To jest to greckie słowo, które jest użyte na samym początku Ewangelii, kiedy przychodzą magowie. Kiedy przychodzą trzej królowie, oni wyznają już wiarę, oddają mu pokłon, który się należy Bogu i potem nic się nie dzieje. Cisza. Grecki termin proskineo, który odpowiada łacińskiemu adorare. A adorare, tak jak proskineo greckie, znaczy pochylić się, aby ucałować, aby przybliżyć do ust, prawda? To, co się kocha i czci. A więc zobaczcie, że ta Ewangelia jest takim zamknięciem. Mateusz świadomie nam pokazuje, że tu się coś kończy. Pewna epoka się kończy i zaczyna się nowa epoka w Kościoła. Czyli Jezus nie jest przedstawiany już jako nauczyciel, jako cudotwórca, jako ktoś, syn cieśli. Jest jedno słowo, Kyrios. I zauważmy jeszcze jedną rzecz. Skoro mówimy o tej adoracji, o tym pokłonie głębokim, twarzą do ziemi wobec Jezusa, mamy tutaj wyraźnie zaznaczony koloryt liturgiczny. Czyli tą świętą górą, na którą Jezus nas zaprasza, żebyśmy Go spotkali w naszej Galilei, czyli w miejscu, gdzie żyjemy, pracujemy, gdzie jest też dużo pogaństwa wokół nas, a gdzie jednak Jezus nas chce spotkać, jest niedzielna Eucharystia, msza święta chrześcijan, gdzie Jezusa spotykamy, Jezusa słuchamy, Jezusa adorujemy, uznajemy za naszego Pana i Zbawiciela i skąd On nas posyła. Idźcie i te missa est, na końcu słyszymy każdej mszy, czyli msza się skończyła, misja się zaczyna, wasza. No dobrze. Ja jestem z wami. No dobrze, ale oni oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili.
i nie ma rozwiania wątpliwości. Bardzo znamienne. Jezus nie wdaje się w żadne dialogi. Nie ma tutaj, jak u Jana, spotkania z Tomaszem, że Jezus mówi, jest świadom wątpliwości Tomasza. Nie ma tutaj spotkania, jak z uczniami uciekającymi do Emaus, gdzie Jezus przychodzi, zbliża się i prowokuje ich pytaniem, o czym rozmawiacie. Po prostu wątpliwości zostają jako natura ludzka w nas. Chcemy w powiedzieć, że i pomimo, wątpić nie jest rzeczą złą. Dokładnie. Pomimo tych wątpliwości Jezus daje im misję. Koniec. A co daje Jezus? Przepiękne cztery zdania, w których jest ukryte charakterystyczne słowo powtarzające się czterokrotnie jak refren. Wszystko. Dana mi jest wszystka władza, dosłownie tłumacząc, pas, paza, pan, greckie. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Spróbujmy to rozwinąć. Totalność jakąś teraz mamy. Te cztery rzeczy. Totalitas. Nauki Chrystusa. Nie da się wskazać rzeczywistości, gdzie możemy powiedzieć, tu Bóg nic nie ma do powiedzenia. Nie da się wskazać miejsca, w którym możemy powiedzieć, tutaj Boga nie potrzeba. Nie da się wskazać też zła, o którym możemy powiedzieć, nad tym Bóg nie panuje. Nad tym nie ma żadnej mocy. Jest wszelka władza, jest posłanie, które trwa poprzez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus jest, tak jak wspomniałeś, Panem. I takim się objawia swoim uczniom, jako Kyrios, ten, który ma wszelką władzę, który jest Bogiem po prostu, który jest Panem historii, który ma władzę dać życie wieczne każdemu człowiekowi. Tak czytamy w Ewangelii Jana. I takim go rozpoznajemy na niedzielnym zgromadzeniu eucharystycznym, kiedy gromadzimy się jako Kościół na Świętej Górze, żeby go słuchać, żeby oddać mu pokłon, żeby oddać mu nasze wątpliwości, nasze trudności w wierze i żeby go uwielbić takim właśnie, przyjąć jak na nowo do swojego serca. Zacznę to podważać, tak w imieniu świata, w którym żyjemy, który wydaje się, że zaczyna, czy po prostu żyje, jakby Boga nie było, a więc, że nie przyjmuje Jego władzy. Papież Benedykt mówi, że największym problemem społeczeństw europejskich dzisiaj jest nie jakiś agresywny ateizm, chyba taki, który byłby skłonny do prześladowania chrześcijan, tylko jest obojętność, jest po prostu indyferentyzm. I to, co spotkało Pawła w Atenach na Areopagu, posłuchamy Cię innym razem. Nie inaczej się dzieje za czasów Jezusa. Zobaczmy na kontekst tej Ewangelii. Ten fragment, którego słuchamy w dzisiejszą niedzielę, on zamyka Ewangelię Mateusza, ale tuż przed nim kontekst poprzedzający to jest rozmowa żołnierzy z faryzeuszami o tym, żeby kłamali, że Jezus nie zmartwychwstał. Pieniądze idą na to, żeby nie mówić o zmartwychwstaniu Jezusa. Dlatego mówiąc o tym, że nauczanie wszystkiego, co Jezus przekazał, jest w ogóle dzisiaj... W związku z tym dzisiaj jest tak ważne... Zaraz, chwileczkę. Nauczanie wszystkiego, to już... Pamiętacie historię tegoż prozelity żydowskiego, który... Trzymajmy się może jakiegoś porządku. Dana jest wszelka władza w niebie i na ziemi. No, ja próbuję podważyć to, że to jest... Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie. Oczywiście, że nie jest, a jednak Jezus ma władzę zdobyć sobie miejsce w ludzkich sercach i to nawet... Chcesz sprawdzić, że ma wszelką władzę? W sercach ludzi, którzy wydawałoby się są najdalsi od Jezusa, od Ewangelii. Jezus sobie poradzi. Potrzebuje tylko świadków. Nie naszą rzeczą jest nawracać. Ksiądz Twardowski napisał, nie przyszedłem Pana nawracać. To nie jest moje zadanie. Moim zadaniem jest dać świadectwo, pokazać Ci Jezusa i powiedzieć, chodź i zobacz, jeśli chcesz. Ja myślę, że bardzo mocno pokutuje w naszej mentalności. To Jezus ma władzę nad ludzkimi sercami, by ich pociągnąć do siebie. Nie my. My tylko jesteśmy Jego posłańcami. Ale niedawno oglądałem film reklamowy, który pokazuje seminarzystów. Mówią, że my będziemy Was prowadzić do Boga. Trochę jestem przerażony tym. Dlaczego? Nie, jeśli prowadzić do Boga, wszystko w porządku.
Zobaczcie, ten błąd tłumaczenia, który ciągle się przewija. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Kiedy tekst wyraźnie mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. A nawet tam jest, o ile pamiętam, tryb dokonany użyty aorys, a więc uczyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Chodzi o akcent na pewną skuteczność tego działania, żeby działać, ewangelizować nie jakkolwiek, żeby tylko się wywiązać z zadania byle jak, ale żeby osiągnąć skutek, żeby mieć efekt. A czym teraz... się różni czynienie bardzo prosto. Uczynienie kogoś uczniem od przychodzę i nauczam. Przychodzę i nauczam. I nauczam, i nauczam. Jeśli dobrze nauczam, jesteście mi wdzięczni za piękną naukę. Natomiast misja uczniów Jezusa jest: przychodzę do Ciebie po to, żebyś Ty stał się uczniem Jezusa. Nic więcej. Ja naprawdę tam nie muszę wsadzać między Ciebie a Jezusa swoich palców, swojej mądrości. I nie musisz być moim uczniem wcale, tylko Jego. Dokładnie. Ja nie muszę mieć uczniów. To Jezus ma mieć uczniów. Ja nie muszę mieć adoratorów, ja nie muszę mieć zwolenników. Popatrzcie, że ten paradoks takiego radykalizmu. Święty Franciszek z Asyżu nie chciał zakładać żadnego instytutu. Tak samo Paweł z ubolewaniem pisze do Koryntian: jedni Apollosa, jedni Pawła, jedni Kefasa, a inni Chrystusa. Kim ja jestem, Paweł? Kim jest Apollos? Wy macie być wszyscy uczniami Chrystusa. I w pewnym momencie mówi: dziękuję Bogu, że nikogo nie chrzciłem, no, z wyjątkiem domu Stefana. Co to znaczy być uczniem? Bo to jest mało znany sposób wyrażania się dzisiaj. Uczniem Chrystusa. To znaczy, ponieważ dla nas bycie uczniem kojarzymy z naszą szkołą. Gdzie jest? To nie jest to samo, co tu. Absolutnie nie jest to samo. Nasza szkoła to jest przekaz pewnych informacji. To jest nauczanie. To jest nauczanie. Natomiast być uczniem to znaczy być osobiście związanym z kimś, kto mnie uczy życia, z kim ja żyję, z kim ja chodzę, z kim rozmawiam w dzień i w nocy, do kogo się odnoszę ze wszystkim, z moimi wątpliwościami, trudnościami, niezrozumieniem, z moimi problemami, z moim grzechem. Z nim o tym rozmawiam. Czyli jednym słowem, patrząc na ucznia, mogę stwierdzić, kto jest jego nauczycielem. Że on podobnie myśli, podobnie się zachowuje, podobnie reaguje, podobnie ma plany. Średniowieczny uniwersytet to jest początki życia uniwersyteckiego. To są profesorowie i uczniowie, którzy mieszkają razem. Tam grupa uczniów, która otacza mistrza. Oni patrzą na niego, jak on śpi, jak on je, jak on spotyka się z ludźmi. Jest ich mało. To nie jest audytorium 300 słuchaczy, którzy potem idą nie wiadomo gdzie, profesor zostaje sam. Tylko jest profesor, który ma kilkunastu uczniów, których sam sobie wybiera, notabene. Nabór na Uniwersytecie Krakowskim na początku XV wieku 120 uczniów przyszło na uniwersytet. Olbrzymie, i podkreślenie, że to jest olbrzymia ilość na ówczesną epokę. 120. Jednym słowem, uczynić kogoś uczniem będzie wskazywało na to, od kogo ja się uczę każdego dnia. Na kogo patrzę? Kto mnie nauczył tego? Kto się nauczył modlitwy? No właśnie. Kto cię nauczył adorowania Ojca? Kto cię nauczył słuchania Ojca? Kiedy siadamy do Słowa Bożego, to ono mnie poprawia, ono mnie kształtuje, formuje. Chrystus mnie kształtuje, formuje, poucza. Oczywiście musi się znaleźć człowiek, posłany przez, powiedzmy, Boga do mnie, który mi da klucz do Słowa Bożego, który mi ogłosi kerygmat, prawda? Od tego się zaczyna głoszenie. Musimy tutaj wyraźnie zauważyć takie trzy kroki, prawda? Najpierw stawanie się uczniem, czy czynienie uczniów polega na takim wezwaniu do wiary, ogłoszeniu dobrej nowiny, krótko, konkretnie, żeby dać człowiekowi szansę odpowiedzieć osobiście. Wierzę, przyjmuję, wchodzę w to. Ponieważ kiedy pierwszy raz wziąłem Pismo Święte, potem jest katecheza. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Te trzy dokładnie. I potem kiedy sam wziąłem życie Pismo Święte w swoje ręce, zacząłem czytać Ewangelię, to się przestraszyłem. Normalnie się przestraszyłem, zamknąłem, bo każde słowo mnie sądziło. Ale kiedy potem rzeczywiście usłyszałem od kogoś kerygmat, czyli dobrą nowinę, o Chrystusie, który mnie kocha. Pierwsze zwiastowanie, które budzi wiarę, które daje zalążek wiary w człowieku.
Chrystus, który jest dobrą nowiną, który przychodzi jako odpowiedź na to wszystko, co noszę w sercu. Powiedzmy coś o tym chrzcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Można by to powiedzieć... Dlaczego w imię? Warto by może tutaj trochę sięgnąć do etymologii, do tekstu oryginalnego, gdzie dosłownie chrzcicie, to znaczy zanurzajcie. Mamy obraz zanurzenia w wodzie, na przykład w rzece, gdzie to zanurzenie jest obrazem z jednej strony umierania dla starego życia w grzechu, dla życia bez Boga, rodzenie się do nowego życia, kąpiel, a więc oczyszczenie, obmycie i zarazem obraz porodu, narodzenia do nowego życia właśnie. Tak jak noworodek wychodzi z łona matki, no dobrze, tak człowiek ze źródła zanurzyć szczu. Kogoś w imię. I tutaj musimy kogoś zauważyć jedno, że to w, chrzcić w imię, że tam jest użyte grecki przyimek dynamiczny eis, znaczy ku, w sposób dynamiczny, jakby ten chrzest nas wprowadza do łona Trójcy Świętej, jakby imię Ojca i Ducha Świętego, nie jakby, w sensie właściwym i dosłownym, dynamiczne wprowadzenie w relację do Boga w Trójcy Świętej jedynego, po prostu, nie? Że zaczynam żyć w nowy sposób, jakby poruszać się w Bogu, który mnie rodzi jako swoje dziecko. Stwarza relację ze mną. Ojciec Chrystusa staje się moim ojcem. To znaczy przeżywam moją relację do Ojca na wzór Chrystusa. Chrystus staje się moim bratem, czyli przeżywam relację do Niego jako do kogoś, kto nie jest nade mną, ani pode mną, niższy, wyższy, ale tego, który przyszedł dla mnie, do mnie, dla którego jestem ważny. A Duch Święty jest miłością Ojca i Syna, która mnie wypełnia i która mi pozwala być w relacji z Bogiem jako Ojcem. W wolności, w miłości, w zaufaniu, w posłuszeństwie. I wreszcie jestem z wami po wszystkie dni. Ale jeszcze wcześniej, idźcie inaczej, wszystkie narody. Ewangelia jest uniwersalna do wszystkich. Do pogan, krótko mówiąc. Dzisiaj. Dokładnie. I teraz każda sytuacja, w której chcemy powiedzieć... Ci ludzie, te ludy mają swoją tradycję, swoje wierzenia. Zostawmy ich w spokoju, jest dokładnie zaprzeczeniem tego słowa. Trzeba to bardzo mocno podkreślić. Ewangelia okrojona polityczną poprawnością z nakazu misyjnego przestaje być prawdziwą Ewangelią. I musimy jeszcze właśnie zauważyć to, że konsekwencją wiary, chrztu jest katecheza i życie chrześcijańskie. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem, czyli całą Ewangelię. Bez przebierania, świętej pamięci profesor Józef Kudasiewicz mówił, nie można przebierać w prawdach i w przykazaniach ewangelicznych jak w ulęgarkach, czyli przyjmować całą Ewangelię. Kilka lat temu był piękny kongres ewangelizacyjny w Krakowie. Całe ciało, czyli cały Kościół, całą Ewangelię całemu światu. Streszczenie tego, co mamy tutaj. I dopiero teraz dochodzimy dobrze, do... ale w takim razie co zrobić z prozelityzmem, bo który jest zarzucany Kościołowi, że uprawiamy prozelityzm. Zwłaszcza chwileczkę, się pojedzie na wschód, na tereny Kościoła prawosławnego jest kłopot. Cały czas jest mowa o tym, że to są tereny tak zwane kanoniczne. Nie mamy jednej teologii z prawosławnymi na ten temat, ponieważ wystarczy być urodzonym w Rosji, żeby być prawosławnym, co jest... Rzeczywiście z naszego punktu widzenia teologią fałszywą, bo potrzeba chrztu i teraz idziemy. To samo mamy w innych krajach, jak chociażby Grecja prawosławna. Chociaż nie przeszkadza to, że w Atenach mamy arcybiskupstwo rzymskokatolickie. Dobrze, to teraz wyobraźmy sobie, że chrześcijanie IV i V wieku w walącym się Rzymie w imię nieczynienia prozelityzmu zostawiają wszystkich Hunów, Wandalów, gotów, Germanów nieochrzczonych. Bo przecież nie wolno uprawiać prozelityzmu. Nie ma dzisiejszej Europy. Nie ma dzisiejszej wędrówki ludów, które idą po pewien dobrobyt, a co my im dajemy? Historia się powtarza. Historia zatoczyła koło. Mamy nową wędrówkę ludów. Ona jest faktem. Ktoś powiedział parę dni temu, Afryka Środkowa jeszcze nie ruszyła. Stamtąd przyjdzie do Europy kilka milionów ludzi szybko. Jeszcze kilka nie ruszyły. Wędrówka ludów, nowa wędrówka ludów jest faktem. Kto zaniesie im Ewangelię? Muzułmanom, animistom? A może nawet nie zaniesie. Kto będzie miał odwagę tutaj przyjąć ich z Ewangelią? Ryzykując
że straci głowę dla Jezusa na przykład. Dokładnie. Ale Europy czy nie byłoby bez Ewangelii, więc dlaczego mamy teraz owoce ewangelicznego życia przez wieki, tego wysiłku kształtowania całego życia społecznego Ewangelią, mamy teraz zniszczyć i zostawić to od tak, biorąc tego tylko i wyłącznie europejski dobrobyt, który budzi pożądania innych narodów, innych ludów. I który bez cywilizacyjnych korzeni skończy się bardzo szybko. Więc myślicie, że jest możliwe zapasu dzisiaj, tego dobrobytu, że będziemy ewangelizowali muzułmanów? To jest miliard ludzi. Jak można ich ewangelizować? Ja myślę o ewangelizowaniu miliarda ludzi. Ja myślę o tym, żeby być świadkiem Ewangelii dla ludzi, którzy są wokół mnie. Bo jeśli sobie nakreślę plan miliarda, to potem będę musiał go zmniejszyć i powiedzieć 100 milionów, potem... A potem jak ten dobry proboszcz na końcu swojego życia powiem, żebym chociaż pani się sam nawrócił. Filip Diakon został posłany, żeby zewangelizować Afrykę. Czyli jednego człowieka. Etiopskiego urzędnika na drodze do Gazy. Wystarczyło na początek. To słowo, i teraz tutaj jest ważna rzecz. Ważne było, żeby zrobił to dobrze. I on to zrobił dobrze. Żebyśmy odczytali to słowo nie jako nakaz misyjny dla Kościoła w domyśle naszych wiernych, w parafiach, dla księży, zakonników, biskupów, tylko że jest to nakaz misyjny dla każdego, kto w jakikolwiek sposób utożsamia się z Chrystusem, kto został ochrzczony. To jest nakaz dla ochrzczonych, aby przynajmniej wokół siebie dać świadectwo swojej przynależności. Przepraszam, najpierw może rodzice niech uczynią uczniów ze swoich dzieci, uczniów Jezusa. Żeby mieli odwagę powiedzieć, słuchaj synu, ale ty masz się od Jezusa uczyć. Zwróćmy uwagę jedną rzecz. Jak pracować, jak zakładać rodzinę. Ty masz się od Jezusa tego, ty masz być uczniem Jezusa. To jest najważniejsze wykształcenie, jakie rodzice mają chrześcijańscy, żeby przekazać swoim dzieciom. Przekazać wiarę, jednym słowem. A my myślimy o szkołach, o zawodach, o przyszłości, o karierze. Na zakończenie zwróćmy uwagę jeszcze na początek tej Ewangelii, który jest ważny. Jezus zebrał 11, niewielu, Kościół wcale nie musi być większością. Niektórzy wątpili, to mnie też dotyczy, ta misja, ta ewangelizacja, to czynienie uczniów dzisiaj też ma bardzo wiele umysłości. Czy to jest moja rzecz? Jezus mówi do wszystkich, których tam zebrał, tych 11, idźcie. I my też na zakończenie każdej mszy świętej słyszymy, powtórzę to jeszcze raz, słyszymy ite missa est, idźcie w pokoju Chrystusa, tłumaczymy trochę, może zbyt swobodnie na polski. I te missa znaczy idźcie, msza się skończyła, misja się zaczyna wasza. Tu i teraz. Jezus jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Boska szekina, obecność Pana, tam gdzie dwóch albo trzech w Jego imię jest obecny. Zapraszamy was do takiej medytacji, odkrywania, że można wątpić, że wątpliwości tylko mogą nas pobudzić do jeszcze większego szukania Jezusa, by być Jego uczniem, coraz bardziej gorliwym. I to, że ogarnia nas takie totalne słowo. Pan, który jest Panem wszystkiego i Jego całego trzeba ogłosić, całego Chrystusa trzeba dać i cieszyć się, że jest zawsze z nami. Ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Maciej Warowny i ksiądz Robert Łuszyński.